jak prawie leciał, więc akurat. Moi drodzy, za oknem piękna pogoda, a co się z tym wiąże? Warto by było zrobić porządek ze swoim podwoziem po zimie, po soli, więc dzisiaj, korzystając z tego słoneczka, które razi mi na oczy, wyczyszczę dzisiaj podwozie w Suzuce Grand Vitarze 2, obmyję je karcherem, ale nie ukrywam, samochód jest w trakcie napraw, więc on tutaj stoi już kupę czasu, jest bardzo brudny. Więc umyjemy to podwozie za chwilę, aby móc w kolejnych dniach nakładać chemię, neutralizatory, rdzy, więc po prostu działam. Zobaczcie, jaka brudna grandzia. Ma delikatną warstewkę brudu. Na niej wszystko jest. Wszystkie naprawy, które się odbywały, to cały kurz wędrował na moją biedną grandzię. Ale tym się nie martwię. Ważne, że stała w suchym, w ciepłym. Teraz obmyjemy dół. Wymyjemy cały dół. Wejdę tam pod spód, wszystko porządnie wyszoruję. To i tak jest obite z tej większej ilości piachu, kamieni, ale przy okazji trochę opłuczę też i karoserię z zewnątrz, bo brzydko to wygląda, bardzo brzydko. Więc działamy z tematem. Nie ma to tamto, leżanka przygotowana, będziemy leżeć i karszerować podwozie z dołu. Jak największy strumień, najmocniejszy, obmyjemy go porządnie z dołu, delikatnie tylko, przygotuję sobie teraz sprzęt. Dobra, gotowy sprzęt, można wsuwać się pod spód i działać. Prace idą pełną parą, czego się nie robi dla Suzuki, a tym bardziej też i dla swojego Suzuki, więc nie lenichujemy, stajemy z foteli, stajemy z łóżek, kupujemy karszera, tak jak ja kupiłem w Lidlu, i myjemy swoje podwozie dokładnie, profile zamknięte, wymywamy z piasku, niech to wszystko wypłynie, niech to wszystko wyleci.